Witaj, tu Celestyna Osiak, Business Coach. Witam Cię w drugim wideo naszego bezpłatnego kursu Wymarzony Rok, Wymarzone Życie. I w dzisiejszym wideo będziemy rozmawiać o tym, czym różni się prawdziwe marzenie od fałszywego i dlaczego to prawdziwe marzenia dają Ci naprawdę szczęście, spełnienie czy powodzenie w biznesie. Jako soul coach, ponieważ jestem business coachem i jestem soul coachem, Soul Coach to osoba, która zajmuje się kontaktem z duszą, sprawia, że pomaga Ci kontaktować się z Twoim sercem, kontaktować się z Twoją duszą. Więc jestem takim troszeczkę niekonwencjonalnym business coachem, bo z jednej strony pomagam kobietom w marketingu, w sprzedaży, w ustaleniu cen, w ustaleniu strategii marketingowej, lejach sprzedażowych, modelach biznesowych, nastawieniu do pieniądza, ale z drugiej strony też pomagam kobietom łączyć ich biznesy z duszą, czyli żeby te biznesy prowadziły z serca, żeby te ich biznesy prowadziły z pragnień, które znajdują się w sercu, dlatego że bardzo często dzieje się tak, że myślimy, że o czymś marzymy i marzymy o tym wiele, wiele, wiele lat. A potem okazuje się, jak już to marzenie spełnimy, że to marzenie w ogóle przyniosło nam jakąś taką małą, krótkotrwałą satysfakcję, a tak naprawdę, to jak głębiej się nad tym zastanowimy, to spełniamy marzenia swoich rodziców, swoich dziadków, swojej rodziny. Czyli tak naprawdę nie spełniamy marzeń, tylko spełniamy oczekiwania innych. Dlatego też ten odcinek jest bardzo ważny, bo trzeba pamiętać, żeby sprawdzać, czy to marzenie, które masz na myśli, czy to marzenie, które jest w tobie, to jest naprawdę twoje marzenie. Może nie jest to marzenie, ale oczekiwanie. I w jaki sposób to odróżnić? Marzenie, które jest oczekiwaniem, tak zwanym tutaj dla uproszczenia nazywam fałszywym marzeniem, jest marzeniem płynącym z głowy, czyli wzbudza presję. Wzbudza presję, wzbudza napięcie, wzbudza ekscytację, ale to nie jest taka zdrowa ekscytacja, taka radosna ekscytacja, tylko jest taka ekscytacja, Jezu, muszę to mieć. Jezu, muszę to mieć. Jest to ekscytacja pełna napięcia. I też zaczynają się pojawiać w twojej głowie takie myśli, że muszę to mieć, bo jak to będę mieć, to wtedy będę szczęśliwa, bogata, spełniona, kochana, zaakceptowana, etc., etc. Więc kiedy jest takie, pojawia się takie napięcie pod tytułem muszę, powinnam, gdy w końcu to zrealizuję, to znajdę zadowolenie, szczęście, spełnienie, etc., etc., to już wiadomo od razu, że to nie jest twoje marzenie. W ogóle, czy to, że to nie jest twoje marzenie, że to jest, w ogóle nie jest marzenie, że to jest jakieś oczekiwanie, że to jest jakiś pomysł z głowy, który sprawia, że stajesz się jego niewolniczką i że musisz coś zrobić. To nie jest marzenie, to jest oczekiwanie. Czyli to jest tak zwane tutaj dla uproszczenia, tak jak powiedziałam, używam tylko wyrażenia fałszywe marzenie. Na czym polega zatem marzenie prawdziwe? Marzenie prawdziwe jest, przypomina o sobie takim delikatnym podszeptem płynącym z serca, delikatną myślą. Co jakiś czas pojawia się w twojej głowie taka myśl, albo co jakiś czas pojawia się w tobie taka myśl, że może fajnie by było to zrobić, że może warto by było to zrobić. Pojawia się też takie pragnienie. Ale to nie jest chciejstwo, tak jak w przypadku fałszywego marzenia, że chciejstwo, że chcę, muszę, o, teraz, zaraz, tylko to jest pragnienie. Ty pragniesz na poziomie serca to mieć. Ty pragniesz na poziomie serca to zrobić. Ty pragniesz na poziomie serca to osiągnąć. To pragnienie może również wzbudzać lęk, dlatego że często jest takim dużym, oznacza takie duże wyjście ze strefy komfortu, ponieważ oznacza pójście w zupełnie nowym kierunku, szczególnie w sprawach, w sytuacji zawodowej czy w sytuacji biznesowej. Może oznaczać faktycznie pragnienie, by
przenieść się z innego miejsca zamieszkania do innego, żeby zmienić kierunek branży. Często mogą to być takie duże rzeczy, które faktycznie wywołują lęk. Ale to pragnienie pojawia się. Pojawia się i ten podszept pojawia się. I tak przypomina o sobie takim cichym głosem. I kiedy jednak odważysz się i wsłuchasz się w swoją duszę, wsłuchasz się w swoje serce, to okazuje się, że kiedy w końcu zrealizujesz to marzenie, to naprawdę odczuwasz głębokie spełnienie. Odczuwasz szczęście, które nie jest szczęściem krótkotrwałym, ale jest stałym szczęściem, które w tobie jest. Tak więc teraz zapraszam cię do tego, żebyś sprawdziła, które marzenia masz i które są prawdziwe, a które są fałszywe. Żeby to sprawdzić, wystarczy zrobić listę 10 marzeń. Także weź kartkę, zatrzymaj to wideo, weź kartkę i zapisz 10 marzeń. I przy każdym z nich, kiedy już je zapiszesz, zatrzymaj się i poczuj, jakie ono wzbudza uczucia. Jak się twoje ciało czuje, kiedy myślisz, że to marzenie będzie zrealizowane? Wystarczy sobie wyobrazić, że to marzenie już zrobiłaś, już zrealizowałaś. Więc wtedy sprawdź, jak się czujesz. Wyobraź sobie, jak się czujesz. Wyobraź sobie, co słyszysz. Wyobraź sobie, co widzisz. I kiedy już sobie to naprawdę mocno wyobrazisz, to wtedy sprawdź, jak czuje się twoje ciało. Czy twoje ciało jest spięte i masz płytki oddech? Czy twoje ciało jest zrelaksowane, a ty w końcu zaczynasz oddychać głęboko? Twoje ciało jest niesamowitym detektorem prawdziwości twoich marzeń. Dlatego, że w całym naszym ciele znajdują się komórki nerwowe. Czyli to, co jest w naszej głowie, to jest tylko część komórek nerwowych, to, co jest w naszym mózgu. Nasze ciało jest, można by powiedzieć, jednym wielkim mózgiem. W związku z tym bardzo pięknie pokazuje nam, czy dane marzenie jest prawdziwe, czy dane marzenie płynie z głowy. Dzisiaj tak mówię o głowie, jakbym jej nie lubiła, ale to nieprawda. Dlatego, że kluczem do spełnienia marzeń jest poczucie, czy to marzenie naprawdę jest pragnieniem płynącym z serca. I następnym krokiem będzie zrealizowanie tego marzenia za pomocą głowy, ponieważ to w głowie kryje się strategia, kolejny konkretny plan, analiza, co zrobić, w jaki sposób to zrobić. Więc tak naprawdę, jeżeli moglibyśmy znowu wracać do tego tematu mózgu i do lewej półkuli, do prawej półkuli, to lewa półkula to nasza głowa, a prawa półkula to nasze serce. Więc kiedy używasz prawej półkuli, wsłuchujesz się w swoje serce, a następnie używasz lewej półkuli, czyli głowy, do zbudowania planu, jak to zrealizować, to jest wspaniały team, taki team, który zapewni twój sukces. Sukces i spełnienie i powodzenie. A zatem jeszcze raz zrób. Powtarzam twoje zadanie dla ciebie dzisiaj. Zrób listę 10 marzeń. Następnie sprawdź, wyobraź sobie, że one się już wydarzyły. I sprawdź, jak się czuje twoje ciało. Czy jest zrelaksowane, czy jest spięte. Jeżeli jest spięte, to też bądź czujna, dlatego że może być spięte tym, że faktycznie, jejku, to twoje wydarzenie, to twoje marzenie się spełni. Sprawdź, czy ono jest spięte, 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 czy po prostu, czy jak faktycznie głęboko sobie to wyobrażasz, to ono zaczyna oddychać. Twoje marzenia są w twoim sercu, dlatego że mają być spełnione. Nie marzenia z głowy, tylko z serca. Jeżeli marzenie znajduje się w twoim sercu, to znaczy, że jest wszystko możliwe, wszystko inne możliwe, wszystkie okoliczności, wszystkie zasoby są, żeby je spełnić.
bo gdyby ich nie było, to ty nie miałabyś takiego marzenia. Więc jeżeli myślisz, czy to marzenie jest możliwe, czy niemożliwe, to jeżeli sprawdzisz, że na pewno płynie z serca, to zapewniam cię, że jest możliwe. A żeby sprawdzić to razem ze mną, to zapraszam cię na Soul Coaching Miracle Box, dwudniowe warsztaty pod koniec stycznia tego przyszłego roku. Chciałabym zaprosić cię do tego, żebyś sprawdziła, czy te marzenia, które sobie zaplanowałaś, są prawdziwe, i żebyś użyła magicznego pudełka marzeń, pudełko cudów, które robimy na Soul Coaching Miracle Box, do tego, żebyś te marzenia zaczęła realizować. Zapraszam cię serdecznie. Możesz zapisać się tutaj na dole. Cóż, już jest część osób zapisana. Jest jeszcze trochę miejsc. To szkolenie robię zawsze co roku i ono zawsze się cieszy powodzeniem. Bardzo często uczestniczki poprzednich lat się zapisują od razu po prostu i zamawiają swoje miejsce. Więc jeżeli czujesz, że to, co przeczytasz tutaj na dole, o tym szkoleniu jest dla ciebie, to po prostu przyjeżdżaj, ponieważ czas, byś realizowała prawdziwe marzenia. Bardzo często jest tak, że pracujemy, działamy, ciężko harujemy. Wspinamy się po tej drabinie, a nagle się okazuje, że ona jest oparta o nie tą ścianę, co trzeba. Więc sprawdź, sprawdź i daj sobie czas, daj sobie chwilę wytchnienia, żeby w cudownej grupie kobiet, razem ze mną, w moim cudownym domu, w bardzo pięknym otoczeniu, w ogrodzie, który na pewno będzie wtedy biały i ośnieżony, i przy kominku, żebyś zajrzała w swoje serce i sprawdziła, które marzenia są naprawdę twoimi, prawdziwymi marzeniami. Zapraszam cię serdecznie. A zapisz się tutaj poniżej, a na razie zapraszam cię do jeszcze jednego odcinka naszego kursu. I on będzie już jutro.